Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są Asia i Michał Andrzejczyk, którzy podzielą się swoim świadectwem, tym co robią, prowadzą blog Małżeństwo Nieidealne, więc trochę nam o tym opowiedzą. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witamy! Ile lat jesteście po ślubie, moi drodzy? No, w tym roku będzie już 7 rok. A powiedzcie mi, skąd się wzięła ta nazwa Małżeństwo Nieidealne? Pewnie to już nie raz słyszeliście to pytanie. Tak, może was to myślę, że ja od początku, jeszcze poznałam Michała, miałam najlepszego przyjaciela, zawsze to był Duch Święty. I jak nawet poznałam już potem Michała, to mówiłam, że ja mam jednego przyjaciela, Ducha Świętego. On jakby wtedy nie za bardzo kumał, o czym ja w ogóle mówię, tak? Ale no jakby ja już wiedziałam, co zgrane. Natomiast kiedy już staliśmy się tym małżeństwem, to właśnie nazwa pojawiła się stąd, że po roku czasu wyjechaliśmy nad morze. No i tak wtedy, jakby tak skracając już do takiego minimum, na pewno jeszcze powiemy, jak, skąd się w ogóle my poznaliśmy i skąd się wzięło to całe nasze nawrócenie, że tutaj właśnie Michał ze mną siedzi, a ja z nim. Natomiast ta nazwa powstała nad morzem, kiedy właśnie chcieliśmy jakby ofiarować coś Panu Bogu w takim dziękczynieniu, w takim podziękowaniu za to, że możemy być razem, że tak pięknie to poprowadził. Wiadomo, że ta droga jeszcze była, nie była usłana różami cały czas, ale chcieliśmy coś ofiarować i chcieliśmy jakby pokazać cząstkę siebie i dać innym. No i tak mówię, no dobra, no usiedliśmy po kolacji przy stoliku i tak myślimy, co by to zrobić, jak to dotrzeć do ludzi. No i mówimy, no najlepiej w tych dzisiejszych czasach, no to wszystkie mass media, tak, internet najbardziej. No i tak mówię, no dobrze, no okej, internet, no ale jaka nazwa? I tak mówię, dobra, Duchu Święty, działaj. No i tak modliliśmy się chwilę i tak mówimy, no dobra, Duchu Święty, działaj, bo dalej nic. No ale po jakimś czasie, dosłownie po jakichś tam no, parunastu minutach można powiedzieć, mówię, Michał, małżeństwo nieidealne. Że tak naprawdę spotkało się dwoje nieidealnych ludzi, strasznie pogubionych. I mówię, jesteśmy już teraz małżeństwem, no to będzie taka nazwa, która no faktycznie łapie, bo jesteśmy nadal nieidealni, będziemy pewnie cały czas nieidealni, którzy będziemy się tam potykać, uczyć. Ja tak mówię, super, tak? No i tak naprawdę od tamtego momentu zaczęliśmy wybierać właśnie zdjęcie i to wszystko, to co przedsięwzięcie, wtedy też powstał pierwszy post, gdzie Michał udostępnił jakby swoje świadectwo. To może jeszcze też powiem, bo chcieliśmy to ofiarować właśnie przede wszystkim Panu Bogu za tą łaskę między innymi nawrócenia, łaskę sakramentu naszego małżeństwa. Żeby móc też dawać, w zasadzie to nawet nie mieliśmy planu czy koncepcji, co my tam w ogóle będziemy robić na tym blogu. I powierzyliśmy to Panu Bogu mówiąc wprost, mówimy, Panie Boże, jeżeli to ma być Twoje dzieło, Ty daj nam jakiś znak, że to jest na pewno od Ciebie, a nie od nas. I właśnie parę dni później udostępniłem swoje takie pierwsze świadectwo, po czym wylała się nas taka niesamowicie ogromna fala hejtu, wyzwisk i tak dalej, i to dało nam takie poczucie, kurczę, to jest to, Panie Boże, to jest to. Tak, widzieliśmy, to nie zniechęciło was w ogóle. Ani troszeczkę. Nie. My wiedzieliśmy, że to jest właśnie to, że do tego, że ci wszyscy do nas odezwali i nas hejtowali, po prostu naprawdę tam oporowo chyba szło, co tylko było możliwe, to nas to jeszcze mówię, dało takie pole do działania, my jest, dobra, robimy to. Mamy to. Tak. Zapali haczyk, tak? Rybka zapali haczyk. No i tak samo właśnie rozmawialiśmy na temat zawierzenia. My również co roku zawierzamy ten projekt Matce Bożej właśnie na początku roku. Mamy też błogosławieństwo kapłana na to dzieło tutaj nasze. Chyba nawet kilka razy dostaliśmy właśnie takie błogosławieństwo kapłańskie. No i ufamy, że idziemy w zgodzie z Panem Bogiem i że tam się dzieje to, co się ma dziać. No. A jak się poznaliście właśnie? Bo tam już wspomnieliście. Ja już powiedziałam, że będziemy książkę na ten temat. Tak, musicie napisać, tym wszystko wiedzieć. Poradnik po prostu. Już nawet to, bo nam się fantastycznie teraz z perspektywy czasu o tym mówi. My bardzo jakby lubimy o tym mówić, ale mam wrażenie, że w którymś momencie chyba naszego takiego życia małżeńskiego to, żeby tak wszystko pamiętać, bo też te stare lata to mogą być takie Nie możecie zapomnieć. Tak, to pamiętali, że jako dziadkowie, to staruszkowie będziemy siedzieć, czegoś nie zapomnieć, żeby nie będzie pamiętał daty, to ja mu otworzę książkę i mu przypomnę.
Więc to po prostu stwierdziłam, że w którymś momencie trzeba po prostu spisać taką księgę Andrzejczyku. Ale jak się poznaliśmy? Poznaliśmy się, ojejku, w 2015, natomiast od 2016 zaczęliśmy jakoś coś ze sobą działać, można powiedzieć bliżej, łapać relacje. Poznaliśmy się w Łodzi, ponieważ pracowaliśmy we wspólnej korporacji, natomiast ja byłam osobą, która zajmowała się zatrudnianiem pracowników, już takim etapem czysto stricte dokumenty, jak ktoś przynosił. No i tak się pewnego dnia, oczywiście w związku z tym, że to była firma jakby zajmująca się reklamą głównie, więc ja byłam też jakby asystentką dyrektorki, więc dla mnie to było takie na zasadzie trochę takie prestiżowe stanowisko, więc obcasik, marynarka, wszystko takie elegancik, że tak powiem. No. W tym momencie otwieram się do mnie drzwi, wpada do mnie chłopak, z plecaczkiem, z daszkiem w ogóle na głowie, z czapeczką, krótki rękawek, t-shircik, w ogóle co jest grane, tak? Mówię, z ulotkami pewnie przyszedł, no bo nic innego nie pomyślałam, tak? Bo gdzie do naszej firmy? Mówię, ktoś taki. Mówię, no przecież byśmy nie zatrudniali takich ludzi. On mówi, że on przyniósł dokumenty, że on tutaj będzie pracował. Ja się tak popatrzyłam, w ogóle zdębiałam strasznie, ale mówię, no dobra, no skoro już zatrudniamy takich ludzi, może mamy jakiś kryzys na rynku, może on nie wiedział, co to jest. Ale mówię, okej, przyjąłam te dokumenty, wszystko, no dobra. Ale już jakby on był na tyle pewny siebie od samego początku, że mnie to strasznie irytowało. Jakby ja mówię, ta jego pewność siebie, mówię, zgubi tego gościa od początku, mówię, no muszę go trochę, przytemperuję go na banku, jak będzie po prostu pracował, to ja go muszę trochę przytemperować. No i w sumie to jakby to się tak się zakończyło nasze pierwsze spotkanie, natomiast no mówię, jestem w stanie jakby opisać tamten dzień bardzo szczegółowo, bo jakby też odprowadziłam Michała wzrokiem do drzwi z takim trochę poirytowaniem, ale też z takim trochę zaciekawieniem tej postaci, w tą stronę. No i tak naprawdę od tego momentu wszystko się zaczęło. To jeszcze trzeba może nawiązać od początku, że ja jeszcze byłam wtedy w toksycznym związku i Michał też był w toksycznym związku. Jedynie co tutaj nas jakby to trzymało, to, że no jesteśmy jeszcze niby z kimś tam, ale tam już no jakby też może nie było tej takiej relacyjności, tylko też bardziej taki powiedzmy kryzys w związku, tak? W partnerstwie. No i tutaj warto też dodać, że ja patrząc na Asię, w ogóle nie brałem jej pod uwagę jako mojej kobiety, ponieważ wiedziałem, że to jest półka albo 10 półek wyżej niż to, co ja jestem w stanie teraz gdzieś tam powiedzmy mieć, tak? Więc jakby no patrzyłem na nią z atrakcyjnością, ale no wiedziałem, że no nie, Michał, to nie są twoje losy. Tak? Nawet nie próbuj. Gdzieś tam próbowałem obejść się smakiem i generalnie, że jestem bardzo komunikatywny, kontaktowy, gdzieś tam się zacząłem odzywać do Asi, potem zaczęliśmy wspólnie wymieniać maile, setki, tysiące maili, ja naprawdę, to już w tysiącach maili. Nie dużo pytań, wiesz, to było coś tam to zbrakowało. I gdzieś to się po prostu zaczęło rozwijać i pamiętam, że mieliśmy się spotkać pierwszy raz gdzieś tam poza pracą, no i wystawiłem Asię. Wystawiłem Asię, no właśnie między innymi gdzieś tam na tym zawalczył ten wcześniejszy mój związek, gdzieś tam znajomi, którzy też tak doradzali. No i jakby no, ten pierwszy raz nam nie wyszedł, że tak powiem. Natomiast Asia nie jest takim typem, że się obraża i w ogóle i tak dalej, natomiast no, chwilę czasu trwało to, zanim znowu odbudowaliśmy to, co nam się udało zbudować. No i umówiliśmy się po raz kolejny. Tym razem już stanąłem na wysokości zadania i poszliśmy na kebaba. Na pierwszą randkę na kebaba, no nieźle. Także no tutaj jakby poszliśmy w taki sposób bardzo prymitywny. Nie było róż, nie było uroczystej kolacji, czekoladek. Natomiast jakby ja też nie jestem właśnie takim typem kobiety romantycznej też. Znaczy nie mówię, że nie lubię w ogóle dostać kwiatów, bo fioletowe tulipany wchodzą jak złoto. No właśnie, o tym mówię. Ale generalnie nie jestem takim typem, że jestem taka wylewna, jakaś taka, no nie jestem typem romantycznym, jako kobieta nie jestem. Potwierdzam. On jest bardziej niż ja. Ja jestem takim
raptuszkiem. Dla mnie ten kebab naprawdę był rewelacyjny, bo uwielbiam kebaba. Więc tutaj, ale poszliśmy tak, jak ktoś tak z boku popatrzył, to faktycznie no, tu niby dostała kosza, tu na kebaba, no co to w ogóle jest, to nie przejdzie, to długo nie przetrwa, tak? To jakby się zaczęło tak rozkręcać. I w pewnym momencie, tak naprawdę, kiedy już po tym kebabie, gdzie tam spotkaliśmy potem jeszcze w parku i tak dalej, tak naprawdę zaczęliśmy łapać taką relację głębszą, tak, że Michał zaczął, na tyle mi zaufał, że on mi zaczął wszystko sobie opowiadać. To było dla mnie taki jakby nawet nie strzał, bo ja się spodziewałam, że on nie jest aniołkiem, tak, zresztą nie wyglądał na aniołka od samego początku. Ale jak zaczął mi to mówić, to jakby mnie to nie wzruszyło za bardzo. Ja mówię, just do it, tak? No jakby mówię, no okej, okay, no w międzyczasie oczywiście musiał nastąpić koniec jakby związku, w którym ja też trwałam, co też nie było proste, bo wiadomo, że w związku, gdzie no, było się ze sobą, bo ja wtedy byłam z osobą, która była po rozwodzie, która miała dziecko, więc ja byłam w takim właśnie tym położeniu, że i mi się w tym fajnie żyło, tak, bo ja już miałam dziecko, już miałam starszego gościa i tak dalej, więc mi tam jakby no, nie było w głowie to, że ja muszę brać ślub i tak dalej. A tutaj raptem pojawiła się osoba, która jest dla mnie no, w takim pogubieniu, totalnym pogubieniu, z nałogami, z problemami, jeżeli chodzi o prawo. I tutaj ja no, też pod rynę. Jakby to jest gramy. Tak, i to jest jakby potem pod tym kątem, ale wiedziałam, że tamtego chcę wyjść, bo jakby właśnie też w moim życiu zawsze była najważniejsza wiara, tak, tej wartości. Więc ja jakby krzywdziłam wszystkich moich najbliższych tym, co ja robię i siebie samą, tak, bo nie mogłam przyjmować sakramentu i tak dalej, więc dla mnie jako osoby, która gdzieś jeździła zawsze na rekolekcje, na oazy, która była przy kościele zawsze i tak dalej, no raptem takie odsunięcie totalne, tak, taka przepaść, jakby taka no, szarość, tak jak powiedziałaś, tacy ludzie są, stają się tacy inni, tacy smutni po prostu, tak. Tak. I tutaj było w tym przypadku tak samo. No i po czasie tak naprawdę ja też to zrozumiałam. Zajęło mi to no, rok mniej więcej i że nie chcę w tym być. No i tak naprawdę z dnia na dzień mogę powiedzieć, że ta znajomość została urwana. Wiadomo, że na zasadzie kąsania takiego i to gdzieś tam trwało powiedzmy w takich uleciałości, ale to nie był już związek. Ja już to zakończyłam na swoim jakby etapie. Oboje w tym samym momencie tak. Podjęliśmy tą samą decyzję, zrobiliśmy dokładnie to samo. Ucięliśmy po prostu, jakby nożyczkami wziąć, uciąć te toksyczne relacje. Warto też dodać, że ja nie miałem takich problemów jak Asia, że borykałem się na temat wiary, bo ja się uważałem za osobę niewierzącą. Deklarowałem się jako zagorzały ateista, przeciwny Kościołowi w ogóle. Totalnie, zupełne przeciwieństwo tego, co wartości, jakie prezentowała Asia. No i to też jest istotne, że ja taką swoją pierwszą spowiedź, można powiedzieć, odbyłem właśnie przy Asią, tak? Postawiłem wszystko na jedną kartę, wiedząc, że to jest takie 50-50, że albo damy sobie szansę, spróbujemy, ja zacznę się zmieniać, pracować nad sobą, rozwijać i tak dalej, no albo po prostu puści mnie z kwitkiem i powie, no stary, no z taką przyszłością to nawet nie jest. Też ja oczekiwałam też takiego, że mówię, kurczę, niedługo 30. No chciałabym się ustabilizować, tak, no ileż można wariować i tak dalej. Już też wiadomo, zegar biologiczny tyka i w ogóle no, gdzieś to takie ciśnienie się z boku pojawiało. A tutaj tak naprawdę nie wiem, czy gościu w więzieniu nie wyląduje, tak? Więc tutaj dla mnie to było takie, że no wiem, dlaczego ja cały czas muszę gdzieś tam się z jakimiś problemami, tak? Dlaczego tak patrzę na inne koleżanki, ta już z tym, ta już narzeczonego, ta jeszcze coś i tak dalej, a ja siedzę w domu, jestem kołek sama i nie wiem, nie mam z kim wyjść i tak dalej, i tak dalej. I to było takie wkręcanie też sobie, tak? No bo przecież no, nikt mi nie zabraniał, żebym gdzieś nie poszła, ale to było takie, że Boże, bo nikt mnie nie będzie chciał, bo nikt mnie nie kocha, bo jestem taka i taka, tak? No i to kobiety tak mają. Tak. Już jakby na którymś etapie życia. Ale tutaj jak on mi właśnie powiedział, wylał całość, to ja tak sobie pomyślałam któregoś tam wieczoru, jak siedziałam, mówię, okej, ja też święta nie byłam. Jakby chcąc, jakby obiecałam Panu Bogu przez to, że moje życie było takie, mówię, okej, Panie Boże, to w ramach takiej wdzięczności za to wszystko, mówię, ja chcę przyciągnąć jedną osobę do Ciebie. Ja nie wiem, kiedy to się stanie. Może za rok, może za dwa, może za... Ja w ogóle nie miałam jego na myśli, tylko po prostu chciałam jakąkolwiek osobę w życiu, z otoczenia, tak? Bo każdy wiedział, że jestem osobą wierzącą, że chodzę do kościoła mimo wszystko. Nie zrezygnowałam na żadnym etapie. Natomiast to było takim moim jakby takim marzeniem.
poniekąd, żeby to się wydarzyło. No i tak naprawdę postawił mi na drodze tego osobnika. Ja mówię, Panie Boże, teraz tak szybko? Jeszcze się jakby nie ogarnęłam. Pan Bóg działa bardzo szybko. A to ja było tak szybko. Ja jeszcze nie wiem, co mam robić, tak? Ja jeszcze muszę posprzątać. Nie znał kroków. Tak, a tutaj po prostu mnie zwalniał tempa totalnie. No i u nas tak to wyszło, że faktycznie ja, wiedząc, jak Michał mi wylał, to właśnie to całe swoje pomyje, to całe swoje życie. Jeszcze mało tego powiedział, że właśnie Kościół to nie, że nie, że on ty i to, że święta absolutnie, że idzie do kościoła, co jakiś chodzi pomóc. Boga nie, w ogóle no to różne były w ogóle sytuacje. Mm-hmm. I jeszcze mało tego, jak go miałam wziąć do siebie do domu, gdzie u mnie w domu jakby moja mama na co dzień żyje jakby Pismem Świętym, Ewangelią i tak dalej, i wiedziałam, że spotka się na każdym kroku z jakimiś obrazkami świętymi, to no mówię, no to było to, mówię, jejku, co się w ogóle dzieje, tak jak ja to powiem. Mało tego, jeszcze Michał no, w czasie swojej takiej wariatki młodej ma tatuaże i moja mama bardzo nie jest przeciwnikiem tatuaży. Ja mówię, 30 stopni lato, ja mówię, Michał, zakładasz długą koszulę, długimi rękawami, tego ma nie być widać, bo mnie mama wygoni, tak? Ja już nie mogę jej koło mnie robić problemu, to były w ogóle perypetie na początku tego wszystkiego, z perspektywy czasu perypetie, bo wtedy to były takie dramaty poniekąd, tak? No tak. No, ale już przyjechaliśmy tak ten do domu wtedy, do mnie, i było tak gorąco, ja widzę, że on się potem zalewa, tak? On dopięty, tu koszula, ja dobra, mówię, trudno, stawiam wszystko na jedną kartę i poszedłem do głowy, mówię, mama, wiesz co, bo jest taki temat, że no, Michał ma tą długą koszulę, wiesz, jest bardzo gorąco, ale on ma tatuaże, nie? A tak się popatrzyła z politowaniem na noc, żeby takie, tak w ogóle kombinować, zaczęliśmy, dobra, mnie ściągnie, założył ten piszczer, tylko zapytała, co to jest i jakby temat został tatuaży jakby wtedy zamknięty. No, to było takie... Takie mówię, dla takiej dramaturgia trochę. Ale właśnie też fajne jest w tym wszystkim to, że ja od pierwszego momentu, kiedy się spotkaliśmy już, ja już wiedziałem, że to jest ta kobieta. Nie wiem, co mi mówiło w sercu, ale ja wiedziałem, że ja spędzę z nią całe swoje życie. I już na pierwszej randce powiedziałem, że ja chcę z tobą wziąć ślub, ja chcę mieć z tobą dzieci. I ja byłem w stanie to zrobić następnego dnia, już iść wziąć ten ślub, a Asia mi mówi to, to nie jest takie proste, że ty pójdziesz sobie do kościoła, że sobie staniesz, że ksiądz przyjdzie. Tak, bo on jeszcze mało tego, on jeszcze chciał, właśnie do kościoła nie chciał chodzić, ale ślub kościelny. Tak. A chciał. A sakramenty, Michał? No, przyjęte miał właśnie. To było to, miałem, że od początku tak, sakramenty wszystkie. Był brzuszek, była komunia, bierzmowanie. Nieświadomie, co prawda, tak, bo, no bo wiadomo, ale tak, tak. Także to ja dziękuję Panu Bogu za to. A jak, Asiu, udało ci się, przepraszam, Michał, no właśnie, doprowadzić do tego nawrócenia tymi kroczkami. Jak to się odbyło? Nie wiem, jak to się udało. Znaczy, jak ja bym miała tak powiedzieć naprawdę z perspektywy czasu, to gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie Duch Święty, to tak naprawdę to by się nie udało, bo ja go nie zachęcałam w ogóle. Ja nie mówiłam mu na każdym kroku, Pan Bóg dobry, Pan Jezus żyje, w ogóle chwała Panu. Ja nie byłam tą, która non-stop gdzieś tam obmadlała i w ogóle dla mnie. Jakby to było to, że ja chcę drobnymi krokami pokazywać, co mi dała wiara, tak? Co mi dał na przykład Kościół. Ja zawdzięczam księżom, Kościołowi to, że na przykład moją pasją są narty, bo jeździłam zawsze z kościoła na narty, że moją pasją było kajakarstwo do tej pory. Ja też z kościołem jeździłam na kajaki, z młodymi ludźmi, poznałam dużo fantastycznych ludzi, jeździłam 3 razy, pielgrzymki, byłam 15 razy już, czy 16 w Częstochowie na Jasnej Górze, tak? Z młodą ekipą, graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy. Ja mu opowiadałam te takie same dobre rzeczy, te same takie, które się wydarzają, które gdzie tu należy się skupić na tą uwagę taką, gdzie mówię, są księża i księża, ale ja trafiłam na tych naprawdę fantastycznych dla mnie. I ja też to samo mówiłam właśnie Michałowi, że no to nie jest tak, że Kościół jest B i księża są B, bo to nie wszystkich trzeba wrzucać do jednego wora. I pokazywałam mu to tak krok po kroku, co ja dostawałam. On się dziwił, no jak to, jak można jechać, nie wiem, na narty czy na kajaki z księdzem, tak? Ja mówię, no ksiądz też człowiek. I to super, czasami po prostu i do tańca, i do różańca to się mówi, można spokojnie porozmawiać. Ja na przykład też wszystkie spowiedzi jakiekolwiek, na przykład na jakichś tam rekolekcjach odbywałam face to face, nie przez konfesjonał, tylko siadałam z księdzem i rozmawiałam, wylewałam swoje rozterki, żale, bóle, po prostu na zasadzie rozmowy.
gdzie trwało to kilka godzin, jak pamiętam, byłam na Światowych Dniach Młodych i po prostu siedziałam z księdzem ponad 2,5 godziny i przepłakałam mnóstwo jako młoda dziewczyna, tak, jakby te pierwsze jakieś tam miłości i tak dalej, więc ja mówię, jak księżą, to księżą bardzo dużo i tutaj też chciałam to właśnie przekazać Michałowi, nie naciskając, mówię, Michał, chodź do kościoła, na pewno chodź, do mnie wyławce pierwszej, nie, absolutnie. Ale to trzeba, ja to muszę zaznaczyć, że i tak musieliśmy co niedzielę chodzić do tego kościoła, a ja starałem się robić wszystko, żeby być jak najdalej, gdzieś z tyłu, na zewnątrz. Kombinowałem jak tylko mogłem, żeby właśnie nie uczestniczyć w Eucharystii. I kluczową rolę odegrała tutaj mama Asi, ponieważ któregoś weekendu przyjechaliśmy właśnie do Bełchatowa. No i na stole leżała książka. Książka Jezus mówi do Ciebie dziś. I na każdy dzień tam jest słowo. Ja tak tą książkę wziąłem, tak otworzyłem pierwsze dwa zdania, zobaczyłem, mówię, nie, dobra, to nie dla mnie. No i mama Asi to zobaczyła. No i następnego dnia, jak już wróciliśmy do Łodzi, dostałem MMS-a z tego dnia akurat z tej książki. Najpierw to zobaczyłem, mówię, Boże, co za nawiedzona baba. Następnego dnia znowu dostałem tego SMS-a i tak dostawałem cyklicznie, w ogóle się tym nie interesując. Ale któregoś dnia nie dostałem tego SMS-a i tak mówię, ej, co jest grane? Napisałem SMS-a, czemu nie dostałem słowa. Potem zacząłem to gdzieś tam stąd nie chcąc czytać, tak? Mówię, kurde, Jezus, co to za gość jest w ogóle jakiś, nie? No ale mówię, dobra, poczytałem. I chcieliśmy, Asia znalazła do nas rekolekcję. Nie, no to jeszcze właśnie to propos tych rekolekcji, to jeszcze powiem tak, że jak Michał tak bardzo naciskał właśnie, że no ślub jutro już za tydzień, jak będzie tam to za tydzień, za dwa, nie mam problemu, mówię, Michał, to nie tak, to są terminy. To musimy do poradni, to jest proces, to nie jest tak, że pójdziemy z buta do księdza, mówię, to musisz do siebie do parafii, tak. To musisz mieć doświadczenia i tak dalej, no to nie jest takie, jest no, ślub. Zniechęcała mnie. Jakby zatrzymywałam go bardzo, bo mówię, okej, wszystko fajnie, no ale no i chwila, moment, tak, jakby to jest, musimy wyjść jeszcze z tych wszystkich takich rzeczy po drodze, tak, czytaj, nie wiem, długi, jakieś wszystkie inne kwestie, no bo to było, tego nie da się ukryć. Ale mówię, dobra, mówię, jeżeli mówię, wiem, że on mi nie pójdzie, nie będzie chodził po tych kościołach, na bank, mówię, bo przecież nie pójdzie do kościoła zaświadczenia, no nie pójdzie, no na drogi kościoła sam nie wejdzie, tak? No jeszcze też ksiądz mu zada jakieś inne pytania, a on oczywiście i zrobi mu kryje tam, no bez sensu. Mówię, muszę to zrobić troszeczkę inaczej i bardzo tak na spokojnie. No i zaczęłam szukać w internecie właśnie takich, może nie rekolekcji, tylko zasadniczo jak najbliższego kursu dla małżeństw. Dla przyszłych małżonków, dla rzeczonych. No i wyskoczyło mi tam na którejś pozycji właśnie przed nami małżeństwo. No i wchodzę na ten link, no patrzę, kurs jest spoko, 3 dni od poniedziałku do niedzieli. Wszystkie papiery w tym momencie będziemy mieli, od piątku do niedzieli, my jakby wszystkie te papiery będziemy mieli załatwione. No i nie, no muszę teraz jakoś dobrze sprzedać Michałowi, tak? No gdzie pojedziemy do kościoła, bo też musieliśmy jechać w góry do Koniakowa. 6 godzin jazdy zimą. Mówię, no nie wiem, czy to przejdzie. Ale mówię, no, i tak bardzo bym mnie kocha i chce się już tak szybko żenić, no to może się uda. No i faktycznie. Dla mnie ten czas rekolekcji to był czas stracony, no bo mówię, to jest weekend. Ja z imprezowego chłopaka, którym byłem, no dla mnie to było po prostu jednoznaczne, że muszę zrezygnować z imprezy. No właśnie. Jadąc tam, wiesz, ja też miałem obraz bardzo zakrzywiony, że rekolekcje to jest czas, w którym się tylko leży, pokutuje, modli, nic się więcej nie robi, nie? Także no jechałem tam takim zniechęceniem, ale mówię, no nawet zniechęcenie, my jak tam jechaliśmy, to ja się bałam w samochodzie powiedzieć słowa, żeby on się nie zatrzymał i nie wysiadł, żebyśmy za chwilę nie zawrócili, bo tak 6 godzin drogi, więc ja się bałam po prostu tego, że w którymś momencie Michał się tak zdenerwuje, że zawrócimy z tej drogi i nie dojedziemy zupełnie na te rekolekcje, więc się nic nie odzywałam, byłam po prostu o dziwo, spokojna, nie zwracałam uwagi, naprawdę totalnie nic mi nie przeszkadzało w tej drodze. Jak to jechaliśmy, zapracowaliśmy samochód, myśmy tam zaczynało się to kolacją najpierw, no to jak Michał zobaczył w ogóle tych ludzi, to mówi masakra w ogóle. Ja mówię, oho, już się zaczyna, jak się już zaczęło marudzenie, no mówię, to nic dobrego tutaj nie wróży. Ale na szczęście tam był też fantastyczny kapłan, więc też fajnie to pokierował. No i pierwszego dnia, no to w sumie to nie było, jakoś nie trwało to wszystko długo, natomiast drugiego dnia zaczynało się tam różnymi konferencjami, pracą, przede wszystkim takimi warsztatami, bo to było w formie warsztatów, ale takim kluczowym punktem była spowiedź. Ja jakby, no już wcześniej odbyłam taką generalną spowiedź, więc tutaj ta moja spowiedź poszła
stricte dość szybko, nie było tej całej rozmowy i tak dalej, natomiast ludzie potrzebowali różnie tak tego czasu i też się siadało z księdzem w pokoiku, no i wywalało się tą kawę na ławę, tak? Tak. No i ja mówię, Michał, no słuchaj, no takiego, jak chcesz to i, no ale jak nie chcesz, to nie musisz przecież tak, ale zachęcam, no przecież tam mówię, tak, no Laśka, po co ja tam pójdę, jak ja nie znam żadnej formułki w ogóle, no co ja mu powiem, tak? Ja mówię, słuchaj, chodzisz, siadasz i czujesz się tak, jakbym tam ja siedziała. Wywalasz kawę na ławę, wszystko mówisz. Ty nie muszę żadnej formułki, nie, po prostu wchodzisz i mówisz. Całe swoje życie, wywalasz ten cały styl, po prostu ten brud, tak? No i tak naprawdę to już Michał nie powie, jak to wyglądało, bo ja poszłam spać. No to jest właśnie tak jak ja się mówiłem. Ja nie znałem w ogóle totalnie nic. Ja tam z tego, co na tamten czas, to bodajże dwie modlitwy tylko Ojcze Nasz potrafiłem wydukać i zdrować Maryjo. No i mówię, no dobra, no to już pójdę na tę spowiedź, jak już przyjechałem. No i na tamtą chwilę to była niesamowita walka wewnętrzna, bo z jednej strony mówię, a dobra, nie będę szedł, powiem Asi, że poszedłem, a po, wiesz, nie pójdę, tak? No i tak przepuszczałem wszystkich, mówię, a proszę bardzo, to ja mówię, poczekam. I tak czekałem ze 3-4 godziny na tą spowiedź, była tam już godzina bodajże druga, trzecia w nocy. A mówię, dobra, wejdę, pocisnę temu księdzu i wiesz, i wyjdę tam. No i tak na pewniaka wchodzę, ja mówię, że ja nie znam żadnych formułek, ale ja chcę się wyspowiadać. Że proszę bardzo, siadaj, tutaj porozmawiamy. No i ja mu zacząłem, wiesz, te wszystkie moje grzechy, te wszystkie zniewolenia, to wszystko, w czym tkwiłem, mówić, jakim byłem człowiekiem. No ale ja patrzę na niego, nic. Nie robi wrażenia. Coś tu jest nie tak. Nie tak sobie to wyobrażałem. No i zaczęliśmy rozmawiać. On mi powiedział, że mnie rozumie, że widzi, że jestem pogubiony, że to może wynikać właśnie z tego braku ojca. Wiesz, taka pierwsza moja rozmowa z drugim facetem na zasadzie, tak jakbym rozmawiał ze swoim tatą, ja tam się wtedy rozkleiłem, ale finalny piękny moment, który zaczął moją drogę do Pana Boga, to było, ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i było pozamiatało wszystko. W sercu po prostu, w ciele zacząłem czuć takie gorąco, ciepło. No oczywiście znowu cały czas płakałem, tak? Tak, jak teraz o tym myślę, to były takie łzy oczyszczenia tego mojego dawnego życia. Wiesz, jak on do mnie zadzwonił w nocy, to ja mówię, Michał, co się stało? Pierwsza moja myśl to było takie, pobił księdza, no na banku pobił. To było po prostu, że wiesz, taki, to było takie jakieś dziwne, euforyczne w ogóle, no mówię, to na pewno to się po prostu wydarzyło tam, tak? On mówi, że nie, połapał, ja się wytrzymałem. To jest grane. Ja mówię, o co chodzi? Jeszcze jesteś w tym doborze kolekcyjnym, czy już faktycznie dzisiaj na imprezie, bo to i się ze mnie po prostu śmieje. A ja już imprezowałem z Duchem Świętym, także. A on już po prostu, i słuchaj, na drugi dzień w ogóle, on był inny człowiek, jeszcze mieliśmy warsztaty, jeszcze mieliśmy w ogóle jakieś tam świadectwa i tak dalej, i tak dalej. Potem całą tam jeszcze dokumenty właśnie, które tam musieliśmy otrzymać i podpisywać. I wracaliśmy z powrotem przez te kolekcje, bo już rozmawialiśmy, buzie nam się nie zamykały w ogóle, nie ten powrót. A on mówi, ty, jak tak poszukać tych kolekcji, to jedźmy gdzieś na następne za chwilę, no nie? Co? Ja to za chwilę nie chciał. Ja też szuka, każe mi szukać następne, żebym do domu sam szukał po jakichś tam stronach rekolekcji, or coś tam. Więc to był w ogóle kabaret właśnie po tym czasie, rok później już mieliśmy ustalony, znaczy rok później, cały rok w sumie, pół roku mieliśmy ustalony, właśnie już udało się dostać kościół, wszystko w sale, zorganizować właśnie wesele. No i wzięliśmy ślub, potem pojawił się w następnym roku Maksio i właśnie pojechaliśmy dlatego na wakacje i tam powstała nasza strona. Tak zaczynając od drugiej strony. To cała historia. Pięknie, ja dużo do Was piszę właśnie osób, małżeństw, które zmagają się z kryzysem, czy w jakiś sposób proszą Was o jakieś tam, nie wiem, wsparcie, modlitwę, czy o radę. Oczywiście to widzimy, że z perspektywy czasu, z roku na rok, jest tragizm. Po prostu to, jak tak działa, te sprząta w ogóle z ziemi małżeństwa i jak rozwiązuje, to widzimy z roku na rok ten taki, no, zwiększoną skalę i zapotrzebowanie tego, że ludzie nawet nie tyle, co właśnie chcą jakby porady, bo trudno poradzić jednej stronie, kiedy się nie zna dwóch jakby osób, tak, więc trudno
coś, każdy widzi tylko ze swojej perspektywy, a nie znamy drugiej strony. Też nie jesteśmy ekspertami, też nie mamy tej kwestii jakby dokumentów, papierów, że możemy udzielić taki raz, też nie chcemy na swoje barki brać jakby tej całej odpowiedzialności, no bo to jednak doradzić coś komuś, a potem no coś nie jesteśmy, mówię, jesteśmy ekspertami, jesteśmy osobami, które dużo przeżyły i jakby swoim życiem pokazujemy, jak to u nas wyglądało, tudzież podajemy ludzi, którzy na przykład znamy rekolekcje, gdzie są dla małżeństw, gdzie prowadzi terapeuta i tak dalej, że jesteśmy w stanie podać kontakty do takich osób. Tak? Z roku na rok widzimy, że coraz więcej ludzi nas pisze, chociażby właśnie z prośbą o modlitwę, dlatego teraz na przykład prowadziliśmy w wielkim poście teraz, że każdy poniedziałek modlimy się za małżeństwa w kryzysie różańcem. I widzimy, że ludzie tego chcieli, bo sami do nas pisali, bo to już jakby drugi cykl, bo w zeszłym roku też tak prowadziliśmy, że było na to potrzebowanie i coraz więcej ludzi właśnie chce, prosi nas bardziej o tą modlitwę, też o poradę, bo też są takie osoby, które do nas proszą o poradę i czy co byśmy zrobili, tak? Ale no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, no bo tak jak powiedziałam, raz, że nie mamy jakby dokumentów na to, że jesteśmy ekspertami, czy po prostu, że nie wiem, ktoś jest po psychologii jakiejś i w ogóle, tylko jesteśmy zwykłymi, prostymi ludźmi, którzy jakby swoim życiem pokazujemy, jak no, nam się udało, tak? Może akurat komuś coś się podsunie takiego, że uda się. Ale prawda też jest właśnie taka, że zostajemy, ja się też nie dziwię tym ludziom, bo to ja mam wrażenie, że to jest też takie chwytanie się już ostatniej deski ratunku, że pisząc na przykład do nas, oni mają tą nadzieję, że coś tu może się wydarzy, coś im powiemy takiego, co zmieni życie, czy zmieni też relacje, natomiast mówię, no to ja się temu w ogóle nie dziwię, tak, no bo ja nie wiem, co ja bym zrobił, jakbym był zdesperowany, jakich kroków bym poczynił. Ja się też cieszę, że poniekąd dajemy też ludziom taką, mam wrażenie, nadzieję, że mimo wszystko, że jest źle w danym momencie, to że przyjdzie może taki moment, przyjdzie taki dzień, że mimo wszystko ten Pan Bóg wysłucha tych próśb, bo czasami to jest bardzo często mówimy na jak jeździmy gdzieś na rekolekcje, że my też mamy takie wrażenie w głowie, że osoby, które mają problemy, które są przecież są takimi prosiętami trochę, że proszą strasznie dużo, tak? Jakby nie dziękują za to, że w tym momencie może ten kryzys jest potrzebny, może trzeba podziękować za ten kryzys Panu Bogu, bo on jest po coś, może to jest kolejna lekcja, kolejna cegiełka do tego, żeby wzrastać wierzę, tak? Tak jak ty mówiłaś, że się też nawróciłaś dzięki temu przez ten okres, taki, który jest gorszym okresem w życiu. I u nas tak naprawdę my z perspektywy czasu też jesteśmy w stanie powiedzieć, że u nas jak się dzieje źle, bo dzieje się źle, bo jesteśmy nieidealni, to nas jeszcze bardziej usprawiedliwia. Jakby, i tym bardziej, kiedy zbliżają się jakieś dla nas bardzo ważne rzeczy, czy czytaj, warsztaty, rekolekcje, gdzie mamy wyjeżdżać, głosić, to my się bardzo dużo kłócimy. To jest dla nas taki okres, że tutaj jest po prostu, że bardzo, bardzo działa i my z naszymi charakterami mamy bardzo duży temperament w ogóle, więc z naszymi w ogóle charakterkami to potrafimy siebie naprawdę zniszczyć, że tak to powiem, ale mimo wszystko my już mamy te takie fundamenty od samego początku. My od samego początku przez rekolekcje już narzeczeńskie tak naprawdę raz na kwartał jeździliśmy na jakieś inne rekolekcje, na inne warsztaty. My szukaliśmy, pracowaliśmy. No bo to właśnie też od początku u nas zaważyło na tym, żeby zbudować mocny fundament. My chcieliśmy pielęgnować naszą relację, tak? Bo doskonale wiemy, że związek, relacja to jest tak jak kwiat. Jeżeli go nie podlewasz, to on po prostu usnie, zwiednie i no i umrze, tak? Tak samo jest z relacją. Jeżeli jej nie pielęgnujesz, nie dbasz o nią, a co za tym idzie, nie pracujesz, nie rozwijasz się, nie wzrastasz, no to prędzej czy później no to się skończy tragicznie, tak? I to jest też właśnie między innymi powód większości małżeństw, których świadectwa otrzymujemy. Widzimy tam totalne zaniedbanie tej sfery, a drugą sprawą też jest to, że te małżeństwa nie są ze sobą szczere od początku. Gdzieś te problemy, problemy, uzależnienia i tak dalej próbują gdzieś zakamuflować i to wychodzi przykładowo po latach, a po latach już jest taka bomba, że ciężko jest to pozbierać. No to wystarczy taka naprawdę iskierka do tego wszystkiego, żeby to prysło, tak? Więc u nas gdzieś tam w zalążku tłumić jest ciężko, bo jest ciężko, bo nie można mówić, że to jak pięknie, że każdy tak nas patrzy, to że to jest szczęśliwy. No nie, no bo to tak nie jest, bo każdy ma różne problemy, mamy też dwójkę dzieci, mamy też mniej czasu tym sposobem dla siebie, tak? Więc no to nie jest na tej zasadzie, że ktoś nie ma problemów, ale my nauczyliśmy się dziękować od niedawna za to, że tak jest, bo to dla nas kolejna lekcja, tak?
Ja też, Michał powiedział na początku, ja nie umiem się obrażać, ja jestem jakoś, nie wiem, pozbawiona czegoś takiego. I to też kiedyś może bym się obraziła, focha złapała jak kobieta, tak, to o co chodzi, o nic, tak? Ale u mnie jakoś, no mówię, ja się tego wyzbyłam, bo ja nie lubię tej chwili, dla mnie to jest strata czasu. Ja mówię, kurczę, no nie po to tu się żyje, po to, żeby, nie wiem, się smucić czy gniewać na siebie, więc tutaj staramy się, jak już jest taka u nas ta bomba i to też zawsze trzeba mówić, że my dziękujemy po prostu za to, że to jest dla nas tylko inna lekcja, to musimy przegadać, nie to, że o, podam rękę Michałowi, Michał, dobra, nic nie stało. Stało się, bo skrzywdziliśmy się, ale tak, żebyśmy potrafili jakby nie sprzątać tego tematu pod dywan, tylko go wyjaśnić od A do Z i dopiero wtedy wybaczyć sobie. To co Asia mówi, to tak, my staramy się w każdym sytuacji w naszym życiu, niekoniecznie, czy to ma być piękna, miła i sympatyczna, ale wręcz też odwrotnie, kiedy dostajemy ten kryzys nasz, dla nas to jest łaska. Dla nas jest to łaska, że dzięki temu możemy jeszcze bardziej przybliżyć się do Pana Boga, jeszcze bardziej móc jakby sami ze sobą przepracować to, co jest nie tak, tak? Wdzięczność, to co Asia też powiedziała, no i ta zmiana perspektywy też myślenia, nie? Że ja nie wiem kiedy i ile czasu mi jeszcze zostało tutaj, tak? Właśnie. Dlatego w tą chwilę staram się na 110%, wiadomo, że czasem to nie wychodzi, tak? Bo dostajemy, nie wiem, lenistwo, do tego świata nas porywa, tak? Telefony, inne rzeczy. Natomiast samo to zmienienie już tego myślenia w głowie naprawdę dużo daje, tak? Staramy się tą teorię, której w większości chyba każdy z nas ma, bo my mamy taką mentalność, że jesteśmy doradcami wszyscy, tak? Każdy jakoś tam radzi, koleżanki w pracy doradzą koleżance. Nieważne, czy dobrze, ale my jesteśmy doradcami w każdej po prostu materii, nieważne, czy mówię, czy robimy dobrze, czy źle. My tutaj tak naprawdę dajemy sobie ten taki czas też, tak? Na to wszystko, żeby tak trochę ochłonęło i potem dopiero, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać. Już tak stricte na spokojnie i to nas chyba w tym momencie tak ratuje. To my często od dłuższego czasu posługujemy się takim naszym sloganem, bardzo też prostym zresztą. Małżeństwo samo się nie zrobi. I to jest prawda. I jakby widzimy to, że ludziom się nie chce pracować, nie chce im się inwestować, rozwijać. Wolą sobie, wiesz, tkwić w takim marazmie. Tak. A potem się dziwią, że jest kryzys, że nie potrafią sobie z nim poradzić, nie wiedzą do kogo się udać. Tak, i w ogóle teraz też, gdy jakieś są przeciwności, tak, czy coś jakby nie gra, tak, nie dogadują się, to rezygnują tak z siebie. Tak, nie dogadujemy się, to się rozstajemy, tak, i szukamy kogoś nowego, a wcale to nie jest lepsze, tak, dla nas samych, dla naszej rodziny, czyli dzieci. A dużo ludzi w dzisiejszych czasach chyba na tym cierpią wszystkim, takie mamy wrażenie, bo tak jak nawet u nas widzimy, że jak nie zaczynam się tylko zwyczajnie kłócić, tak? To jest na zasadzie, mamy podniesiony głos, chociaż staramy się nie kłócić jakby przy no, starszym, no bo ten jeszcze jakby, no, jakby nie wiem, jakby nie rozumie też, aż na zasadzie, dlaczego mamy podniesiony głos, tak? Dlaczego wy się kłócicie, to może być tylko rozmowa, więc widzimy, że młody chłonie wszystko, tak? Czy jest dobrze, czy jest źle, to on to chłonie jak gąbka. No i też wiemy, no dlatego jakby no, staramy się przekazywać te dobre treści, te dobre emocje, tak? No wiadomo, że też nie unikniemy wszystkiego, jakby nie patrzeć. No, ale też druga sprawa też taka, że jeżeli już dochodzi do tego, że widzi, że się gdzieś tam sprzeczamy, to chcemy też, żeby widział, że się godzimy, tak? Że przychodzimy do siebie, podajemy sobie rękę, mówimy sobie przepraszam, przytulamy się i dalej funkcjonujemy. Staramy się, żeby też to widział, no bo to też jest istotne, a nie tylko jedną stronę medalu, prawda? Tak. I to, co też wspomniałaś, to, że ludzie rezygnują. My mamy też takie wrażenie, że konsumpcjonizm, który panuje w świecie, przekłada się bardzo mocno też na relacje, tak? Przykładowo masz telewizor, który się zepsuje, no to nie naprawiasz go, tylko idziesz do sklepu, bierzesz nowy. Tak. Kiedyś tak nie było, tak? Kiedyś miałeś telewizor, pralkę, to się to naprawiało, pielęgnowało się, bo wiesz, że no, nie było wtedy takich dóbr materialnych. I to się też bardzo mocno przekłada, ponieważ ludzie no, nie chcą się pracować nad tym, żeby to naprawić. Wolą iść na łatwiznę zresztą. Myślę, że też znasz mnóstwo takich osób, które tak, w ten sposób. No właśnie. Nie chcą ratować, tak. O, tylko. I starszy też już jest z nami. No, witamy.
A czym jest dla Was w ogóle sakrament małżeństwa teraz z perspektywy czasu? To jest taką trudną drogą dla nas, ale kroczeniem ku świętości, bynajmniej w takim prostym jakby jednym zdaniu, gdzie nie jest to łatwa droga, tak samo jak wiemy, że ta droga nie była łatwa od początku dla Maryi i Józefa. Tak samo mamy to świadomość, że jako rodzina, jako ta nieidealna rodzina, która dla nas, no, chcemy dążyć do jako chcemy dążyć do tego, no, do tej świętości, do tej idealnej rodziny, no to wiadomo, że staramy się, a wychodzi nam nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Ja uważam też, że słowo piękne nie oznacza słowo łatwe, miłe i przyjemne, wręcz odwrotnie, uważam, że słowo piękne ma być ciężko, ma być trudno, ale finalnie ta droga no, ma niesamowite zakończenie, tak? które jest dopiero właśnie kwintesencją tej całej drogi trudnej. No ja jako już osoba, która się cały czas gdzieś nawraca, przyjąłem sakrament małżeństwa bardzo świadomie, bardzo poważnie do tego podszedłem. I nawet jak sam Chrystus podciągnął do rangi sakramentu małżeństwo, no to musi już być coś na rzeczy. Zresztą Pan Bóg też od początku, nawet w Słowie Bożym mamy to zapisane, że no Adam i Ewa byli ze sobą, tak? Więc uważam, że to jest coś niesamowitego. Ja jestem gdzieś tam zajarany małżeństwem, zajarany miłością i tym planem Bożym właśnie idealnym, tak? Bo małżeństwo nie ma w którymś momencie jakiegoś nie wiem, jakiejś usterki, której Pan Bóg jakoś nie przemyślał albo przemyślał źle. Właśnie to jest wszystko idealnie dopracowane, tylko człowiek jest na tyle grzeszny i słaby, że to jest po prostu wina człowieka. Są sytuacje, w których są dni, w których wiadomo, ta jedna osoba ma gorszy dzień, są kłótnie, są sprzeczki, ale to wszystko jest po coś, to wszystko jest nam dane właśnie jako tą łaskę, aby wypracować w nas te elementy. O, to też jest fajne, istotne, że wiadomo, każdy z nas ma wady, prawda? I Pan Bóg jest na tyle cudowny, że jeżeli pomyślimy sobie w ten sposób, że skoro mi przeszkadzają wady mojej żony, tak? A jakbym pomyślał w ten sposób, a może wady mojej żony mają mi pomóc w tym, abym ja stał się bardziej właśnie bliżej Boga i stał się święty. Właśnie te wady jej mają mi w tym pomóc, tak? Ćwiczyć to. Jeżeli mam problemy z cierpliwością, a moja żona mnie na przykład, nie wiem, wyprowadza z równowagi pod tym względem, to mam się uczyć tej cierpliwości właśnie od niej, no i również znacznie z tym, żeby dziękować Panu Bogu, tak? Ciężko jest, wiadomo, tutaj też na przykład mama Asi przeżyła cudowne nawrócenie przez chorobę swojej mamy, tak? To też jest niesamowite, że Pan Bóg daje nam takie rzeczy na swojej drodze, które jesteśmy w stanie dźwignąć i może na obecny czas nie widzimy jakby sensu tego, co się dzieje w naszym życiu, natomiast z czasem okazuje się, że Panie Boże, to było cudowne doświadczenie. No tak? Z trudu wyprowadza dobro. Tak jest. A wiadomo, że złoto dochodzi się w ogniu, więc musi być ciężko, musi być trudno. Tak samo wiesz, na przykładzie, jeżeli chodzi o małżeństwo, ktoś, kto wchodzi w małżeństwo z myślą, że no teraz to będzie sielankowo, no teraz to będzie miło i w ogóle do końca życia będziemy chodzić za rączki. No okej, tylko spójrzmy na Ewangelię, spójrzmy na to, co się działo z Jezusem, Marią i Józefem już od początku, kiedy Jezus się rodzi, oni chcą Jezusa zabić i oni muszą uciekać, to jest po prostu film pełen akcji i tam się dzieje już od początku. I tak samo jest na przykładzie małżeństw w tych czasach, tylko właśnie ludzie też tego nie dostrzegają, prawda? Telewizja zakłamuje to, jaka jest prawda, wiesz, te wszystkie seriale paradokumentalne, no to jednak wchodzi do głowy, to nie ma się poszukiwać. Tak. A Michale, powiedz, czy masz jakieś takie już na koniec przesłanie dla małżeństw, które, no szczególnie tych małżeństw, które zmagają się z kryzysem? Walka, no to jest walka do końca, to jest nic innego w tym momencie się nie będzie liczyło, jak aby się nie poddawać, tak? Aby zaufać Panu Bogu. Tak samo, wiesz, Kościół daje nam odpowiednie narzędzia, tak jak ty sama się o tym przeświadczyłaś, mamy możliwość podjęcia separacji. W dzisiejszych czasach duży problem tworzą też osoby uzależnione w małżeństwach.
druga osoba współuzależniona nie wie, jak sobie z tym radzić, tkwi w tym, tak? A tutaj czasem trzeba postawić naprawdę drastyczne kroki, nawet można powiedzieć już na ostrzu noża, ale to przynosi efekt. Często ludzie mówią, że bo Kościół to nakazuje żyć i cierpieć i w ogóle. Często też kapłani niepotrzebnie wprowadzają w błąd świeckich, że no to jest twój krzyż i musisz go nieść. No ale to nie jest taka prawda, tak? Bo mamy odpowiednie narzędzia do tego, aby walczyć właśnie, aby pomagać osobie uzależnionej w tym, aby wyjść z tego nałogu. Często gęsto niestety używają drastycznych metod, ale tylko i wyłącznie taka wtedy może do niego trafić i to życie mu zmienić, tak? Może się nawrócić. Wiadomo, że są sytuacje, w których ta osoba nie skorzysta z tego i wtedy się nie da nic zrobić. Często też ludzie nas pytają, co mogę zrobić, aby moja żona czy mój mąż się nawrócił. Przychodzi to z trudem, ale no niestety nic nie jesteś w stanie zrobić. Ty jako człowiek możesz się modlić, ale nie modlić też o to, żeby się też ten mąż, oczywiście możesz się modlić, żeby się nawrócił, ale bardziej modlić się też do Ducha Świętego, aby Duchu Święty pokaż mi, co mogę zrobić ja, aby mój mąż się nawrócił, prawda? To ta modlitwa zupełnie zmienia koncepcję. O. Tak. A jeszcze tak na koniec bym was poprosiła tak krótką, naprawdę króciuteńką modlitwę za małżeństwa, które będą oglądały ten odcinek, może właśnie zmagają się z kryzysem. To tak krótko. Maryjo, Królowo Pięknej Miłości, towarzysz małżeństwom, które mają kryzys, daj im nadzieję, daj im światło Ducha Świętego, aby dzielnie kroczyli drogą do Twojego Syna Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję wam bardzo za wasze świadectwo, za tą rozmowę i niech Pan Bóg wam błogosławi, prowadzi w waszej też posłudze teraz. To jest piękne, że właśnie tak doprowadza do tego, że teraz też innym głosicie Chrystusa i pomagacie, więc chwała Panu i dziękuję wam. Chwała Panu. Dziękujemy również za zaproszenie. Trzymamy kciuki, pamiętamy w modlitwie i do zobaczenia najpóźniej w niebie. Do zobaczenia. Dziękuję.